I witam gorąco w kolejnej audycji Bitcoin Phoenix na tropie Satoshi Nakamoto. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tych osobach, które same stwierdziły, że Satoshi Nakamoto na przykład nie są, co nie oznacza, że to jest prawda, ale będziemy w kolejnych audycjach odkrywać każdą pojedynczą z tych osób. Dzisiaj się skupimy jeszcze raz na tych osobach, które prawdopodobnie są typowane jako Satoshi Nakamoto, ale wrócimy, powiem wam do których dokładnie, bo mamy na niektórych bardzo ciekawe newsy lub wiadomości, że po prostu musimy mieć osobną audycję na tropie Satoshi Nakamoto. A więc kim nie jest Satoshi Nakamoto? Powstanie Bitcoina, a co za tym idzie koncepcji rejestrów rozproszonych, których Bitcoin był pierwszą implementacją, owiany jest szeregiem tajemnic. Po pierwsze, do dziś nie wie, kim był Satoshi Nakamoto, autor publikacji pod tytułem Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, która stała się fundamentem koncepcji stojącej za kryptowalutową rewolucją. Nie wiemy nawet, czy opublikowana w październiku 2008 roku pracą stał jeden człowiek, czy też grupa ludzi. I może nigdy tego się nie dowiemy, gdyż mityczny Satoshi Nakamoto potrafił zadbać doskonale o swoją prywatność. Być może ze względu na to, że koncepcja, którą zaproponował, była tak rewolucyjna, że jej skutki zaczynały rozumieć dopiero po latach. Być może to także dlatego, że co może być nieprawdopodobne, spodziewał się tego, że po prawie dekadzie od rozpoczęcia prac nad systemem płatności pomijającym banki, a opartej na kryptografii Bitcoin będzie na ustach całego świata. Być może również dlatego, że tajemniczy Satoshi do dziś nie wydał ani jednego z prawie miliona swoich bitcoinów. Nie mamy w ogóle pewności, czy Satoshi nadal żyje. No jestem ciekaw, czy on w ogóle jest jeszcze z nami. Nie ma go. Dajcie znać w komentarzach oczywiście. Jeżeli tak, to przy wycenie bitcoina w połowie grudnia 2017 roku byłby on jedną z 50 najbogatszych osób na naszej planecie. Czyli widzimy, że od tego czasu, już od grudnia minęło troszeczkę, gdzie Bitcoin był po 20 tysięcy dolarów, więc no, dzisiaj by miał mniej, dużo mniej. Czyli to nie jest jakaś bagatelna suma, jak niektórzy sobie wyobrażają, że Satoshi Nakamoto z tymi bitcoinami, a których jest prawie milion lub około miliona na jego koncie, które nie zostały ruszone jeszcze, to na dzień dzisiejszy, a nawet na all-time high Bitcoina, to nie było aż tak dużo, jakby miał wybawić cały świat. Ale jeżeli Bitcoin będzie warty w przyszłości pół miliona dolarów, milion dolarów lub więcej, no to może to się zmienić. Przecież istnieje wiele teorii dotyczących tożsamości twórcy. Natomiast nie to jest naszym zdaniem najważniejsze. Faktem jest to, że kod Bitcoina, który powstał niespodziewanie, podobnie jak teoria względności Alberta Einsteina, jest kodem praktycznie doskonałym i bezbłędnym od pierwszej edycji. Także to fakt niespotykany we współczesnej informatyce, w której nie zdarza się, aby pierwsza wersja programu komputerowego nie dość, że nie zawierała wad lub niedociągnięć, to jeszcze odwzorowywała tak dalekosiężne koncepcje. Ja jestem sam ciekaw, czy to był po prostu przebłysk geniuszu, czy tu się wydarzyła jakaś grubsza sprawa, a może to jest jakaś instytucja za tym stoi. No zaraz się dowiemy o takich osobach, które na pewno potwierdziły, że nie są Satoshi Nakamoto, co nie oznacza, znowu powtarzam, że mówią prawdę. Nie wiemy na razie, kim jest Satoshi, ale warto zacytować słowa Dana Kamińskiego, który był jednym z pierwszych programistów Bitcoina. Sugeruje on, że Nakamoto może być albo grupą ludzi, albo geniuszem. Natomiast Laszlo Hanage, programista z grupy Bitcoin Core, który miał przyjemność korespondować z Satoshi na początku rozwoju projektu, uważa, że kod komputerowy był zbyt dobrze zaprojektowany jak na pracę jednej osoby. No, czyli mam tutaj taką podpowiedź, może to nie była jedna osoba. Wiemy o tym, że Satoshi odszedł z projektu, mimo tego, że jest ojcem tego projektu. Satoshi od dawna nie zajmuje się już rozwojem. W pewnym momencie
po napisaniu dokładnie 575 wiadomości na forum bitcointalk.org zamilkł w dniu 13 grudnia 2010 roku i milczy do dziś. No, tam potem jeszcze słyszeliśmy od niego, że też na jednym z Bitcoin Talków czy forum potwierdził, że nie jest Dorianem, jakoby to był prawdziwy Satoshi, więc jeżeli chodzi o działanie na produkcie Bitcoin, na kryptowalucie Bitcoin, to tak, 13 grudnia 2010 roku zamilkł, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten projekt. Istnieje teoria, omówiona szerzej w filmie Banking on Bitcoin, że Satoshi wystraszył się zainteresowaniem FBI projektem, który rozwijał aktywnie jako programista. Jak było to również pozostaje tajemnicą. Wiemy natomiast, kogo podejrzewa się o bycie Satoshi. I mimo, że prawie wszystkie wymienione poniżej osoby, czego można się było spodziewać, kategorycznie zaprzeczyły bycia autorem koncepcji Bitcoina i rejestru rozproszonego, to warto przybliżyć te serwetki, a zatem kim nie jest Satoshi Nakamoto? Zaczniemy od teorii pierwszej. Dorian Nakamoto. W marcu 2014 roku w artykule opublikowanym w Newsweeku dziennikarz Leah McGrath Goodman wskazał, że legendarnym Satoshi Nakamoto może być mieszkający w Kalifornii fizyk, Amerykanin japońskiego pochodzenia, noszący to samo nazwisko Dorian Nakamoto. Tutaj widzicie właśnie na zdjęciach, jak ten pan wyglądał. No, Satoshi jak się patrzy, można powiedzieć. Reszta ekipy już nie będzie tak łudząco podobna, bo wszyscy sobie oczywiście wyobrażają, że Satoshi Nakamoto był Japończykiem. No i tu mamy taką właśnie postać, która mogłaby z takiego kraju być. Wskazywałoby to na wiele obiektywnych faktów, jak chociażby to, że Dorian pracował jako inżynier przy realizacji tajnych projektów militarnych. Nie ukrywał się z libertariańskimi poglądami, a zapytany bezpośrednio, czy jest Satoshi, odpowiedział, że więcej się tym nie zajmuje, a projekt został przekazany już innym ludziom. Wywołało to ogromną falę zainteresowania jego osobą i pielgrzymki dziennikarzy pod dom Doriana, kompletnie rujnujące mu życie prywatnie. W kolejnym wywiadzie będącym w zaawansowanym wieku Dorian powiedział, że nigdy nie słyszał o Bitcoinie, a zadanie mu przed dziennikarza pytanie opacznie zrozumiał, myśląc, że jest pytany o jeden ze swoich tajnych projektów realizowanych dla Citibanku, który miał zbliżony kryptonim. Co ciekawe, tego samego dnia tajemnicza organizacja Nakamoto Peer-to-Peer Foundation opublikowała pierwszy od 5 lat wpis na forum internetowym o treści Nie jestem Dorianem Nakamoto, czyli to konto, o którym mówiliśmy sobie niedawno w Dzień Dobry Krypto, Peer-to-Peer, gdzie właśnie wtedy, jeżeli myśleli, że to jest Dorian Nakamoto, wtedy prawdopodobnie zalogował się tam prawdziwy Satoshi i powiedział, że nie jestem Dorianem Nakamoto. To miało potwierdzać właśnie tą tezę. Pikanderii dodaje fakt, że powszechnie uważa się, że konto fundacji, z którego wysłano ten komunikat, zostało przejęte przez hakerów, co mogłoby kwestionować autentyczność notatki pozostawionej na internetowym forum dyskusyjnym. Czyli widzicie, ogromny zmiana tutaj spraw. Prawdopodobnie było to przejęte przez hakerów. Natomiast faktem jest to, że kolejny kandydat z listy podejrzanych o bycie prawdziwym Satoshi, Hal Finney, mieszkał przez dekadę kilka ulic dalej niż Dorian Nakamoto, w liczącym nieco ponad 36 tysięcy osób kalifornijskim miasteczku na obrzeżach Los Angeles Temple City. A więc mamy numer 1. Dorian Nakamoto. Sam się przyznał, że nim nie był. Czy tak naprawdę się stało? No zobaczymy. Każdego z nich będziemy jeszcze bardziej umawiać. Dowiecie się takich ciekawostek, jak Dorian zarobił nawet na tym incydencie. Ale to powiem w kolejnych artykułach, które będziemy sobie, powiedzmy, przedstawiać jeden lub dwóch kandydatów w większym takim wydarzeniu czy wiadomości na kolejnych audycjach na tropie Satoshi Nakamoto, bo każdą z tych osób będziemy chcieli bardziej jeszcze prześwietlić. Dobra, drugą osobą tutaj już widzimy, że mieliśmy tutaj zaznaczone, to jest Hal Finney. Zmarły w sierpniu 2014 roku. Hal Finney był pionierem kryptografii, absolwentem Coltechu związanego z systemami płatności, a zarazem drugą osobą o Satoshi Nakamoto, który nie tylko korzystała z oprogramowania Bitcoina, ale także aktywnie jako programista uczestniczyła w jego rozwoju. Pierwszą w historii bitcoinową transakcją przelewu środków odbyła się właśnie między Halem
a Satoshi. Był on także aktywistą kryptowalutowym i członkiem legendarnej grupy mailingowej Cyberpunks, do której oprócz anonimowego Satoshiego Nakamoto należeli m.in. Jacob Applebaum, twórca oprogramowania anonimizującego Tor, Julian Assange, twórca Wikileaks i Adam Back, wynalazca algorytmu Hashcash oraz założyciel firmy Blockstream, Bram Cohen, twórca BitTorrenta, Nick Szabo czy Philip Zimmerman, twórca oprogramowania szyfrującego PGP, jak i wielu innych niesamowitych inżynierów i naukowców, z których dorobków współczesny internet korzysta do dziś. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Hall mieszkał w pobliżu Doriana Nakamoto, co stało się zalążkiem hipotezy, że użył nazwiska sąsiada do przykrycia swojej tożsamości. Również styl pisania kryptografa nawiązywał do tego, w jaki sposób wysławiał się Satoshi Nakamoto. Hall Finney zaprzeczył oczywiście, że był prawdziwym Satoshi, natomiast po jego dość niespodziewanej chorobie zakończonej śmiercią, a był człowiekiem dobrego zdrowia, jako ciało zostało zgodnie z jego wolą zamrożone techniką kryogeniki z nadzieją na ożywienie, gdy pozwoli na to postęp medycyny w przyszłości. Kolejną teorią to jest Nick Szabo. Pod koniec 2013 roku pewien badacz zwany Sky Gray przeprowadził analizę stylometryczną dotyczącą sposobu konstrukcji wypowiedzi publikowanej do tej pory na internetowych forach przez legendarnego Satoshiego i porównał ją ze stylem, który posługiwał się wspomniany na początku tej książki kryptograf, naukowiec i wykładowca Nick Szabo. Jego styl nie tylko opowiadał profilowi badania tekstów, ale jak pamiętamy, Nick już w 1998 roku opublikował naukową koncepcję opisującą pomysł zdecentralizowanej waluty opartej o kryptografię zwaną Bitgold, która uważana jest za prekursora Bitcoina. Projekt ten nigdy nie został zrealizowany. Co ciekawe, Satoshi musiał wiedzieć o tej pracy, a pomimo to w swoim dokumencie będącym fundamentem powstania Bitcoina nie zacytował i nie odwołał się w żaden sposób do prac Szabo. Po publikacji Nathaniel Popera w Nowym Jorku wskazujący, że wszelkie poszlaki dotyczące tożsamości Nakamoto prowadzą do Węgra Nicka Szabo. Ten podziękował za uznanie i w krótkim mailu stanowczo zaprzeczył tym teoriom, sugerując, że przyzwyczaił się już powoli do tego, że w kwestii tożsamości Nakamoto jest zawsze pierwszym podejrzanym i też się na tym skupimy w kolejnych audycjach na tropie Satoshi Nakamoto. Teoria czwarta. Craig Stephen Wright. Spójrzmy. Craig Stephen Wright, emerytowany australijski naukowiec, dla odmiany przyznał się w wywiadzie telewizyjnym, że to on jest prawdziwym Satoshi Nakamoto, co zaowocowało natychmiastowym nalotem licznej grupy policjantów oraz przedstawicieli australijskiego urzędu skarbowego na jego dom. 8 grudnia 2015 roku magazyn Wired napisał, że w przypadku Craiga istnieją dwie możliwości. Albo stworzył Bitcoina, albo jest wspaniałym hochsztaplerem, który chce, aby świat uwierzył, że tak się stało. Co zatem przemawia za tym, że jakby podejrzewać, że Satoshi krył się Craig? Po pierwsze, dwaj dziennikarze BBC i TV The Economist potwierdzili, że byli świadkami demonstracji, której Wright podpisał na ich oczach wiadomość przy użyciu tego samego klucza kryptograficznego, którym posługiwał się Satoshi Nakamoto. Po drugie, udzielił dla BBC jedynego wywiadu, który w całości został przytoczony w filmie Banking on Bitcoin, w którym przyznaje się do bycia Nakamoto. Po trzecie, John Matonis, były dyrektor Bitcoin Foundation oraz Gavin Anderson, deweloper Bitcoina, potwierdzili, że także widzieli, jak Wright używał kryptograficznego klucza należącego do legendarnego twórcy Bitcoina. Jednakże programista Bitcoina Peter Todd oraz badacz bezpieczeństwa systemów informatycznych Dan Kamiński i inni twórcy oprogramowania Bitcoin Core zarzucili Craigowi wprowadzenie opinii publicznej w błąd, gdyż ich zdaniem nie istnieje żaden publicznie dostępny kryptograficzny dowód, na podstawie którego ktoś mógłby udowodnić swoje autorstwo w obszarach związanych z Bitcoinem. Zarzuty te planował skomentować sam zainteresowany i nawet swoim usuniętym po kilku godzinach wpisie z dnia 4 maja 2016 obiecał opublikować kolejne dowody potwierdzające jego tezę. Niestety tego samego dnia zmienił zdanie i napisał, że wydarzenia, które nastąpiły po ujawnieniu jego tożsamości, tak go wystraszyły, że nie ma odwagi na dalsze publikacje. Tutaj też będziemy mieć osobną audycję, bardzo dużo newsów na temat tego pana też wyszło od tego czasu, więc też tutaj się skupimy na tym panie. Kolejną teorią to jest polski wątek. Jak się okazuje, sprawa tożsamości Satoshiego Nakamoto może mieć także polski wątek. Historia pokazuje, że polscy matematycy już nieraz zmieniali kolejne losy światowe w kryptografii i kryptologii, a co za tym idzie, wpływali na najważniejsze
wydarzenia. Prace wybitnych polskich matematyków Mariana Rajewskiego, Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego przyczyniły się do rozszyfrowania enigmy oraz utorowały drogę do dalszych badań w Wielkiej Brytanii i we Francji nad wersjami niemieckich szyfrów unowocześnionymi po wybuchu II wojny światowej, co przyczyniło się do zdobycia przez aliantów strategicznej przewagi, a ostatecznie zwycięstwa. Jak się ciekawie składa w International Association of Cryptologic Research w dniu 5 lipca 2007 roku, w podobnym czasie, kiedy Satoshi Nakamoto deklarował, że pracuje nad koncepcją Bitcoina, opublikowany został artykuł naukowy pod tytułem Unlinkable Divisible Digital Cash Without Trust Third Party autorstwa polskich informatyków, kryptologów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł po polsku brzmi Nieodłączalna podzielna cyfrowa gotówka bez zaufanej trzeciej strony. Już samo słowo Unlinkable, nieodłączany, nasuwa skojarzenia z blockchainem. Sam zaś artykuł naukowy posiada wiele podobieństw do tekstów Satoshi Nakamoto, a ciekawostką jest to, że na nim praca odnosi się do cytatów dwóch japońskich kryptografów o bardzo ciekawie w tym kontekście brzmiących nazwiskach Toru Nakanishi oraz Tatsuki Okamoto. Gdyby teoria dotycząca polskiego wątku była prawdziwa, to można by było przypuszczać, że inspiracją do pseudonimu twórcy Bitcoina był akronim. Pierwsza część nazwiska japońskiego profesora, pana Naka Nishi, oraz druga część nazwiska pana Okamoto, co do których odnosi się w bibliografii wspomniana wyżej praca naukowa autorstwa Wrocławia. Co zatem przemawiałoby za niepotwierdzoną hipotezą dotyczącą tego, że Satoshi Nakamoto kryje się dwóch polskich naukowców, po pierwsze pseudonim, którego możliwą genezę przedstawiliśmy powyżej, po drugie okres czasu pokrywający się z pracami twórcy Bitcoina, po trzecie wybitna jakość pracy naukowej i programistycznej, która wskazywałaby raczej na pracę grupy specjalistów, a nie jednej osoby, a po czwarte zbieżność koncepcji oraz konstrukcji publikacji, w szczególności zaś charakterystyka dla obu prac, terminologia. Obaj naukowcy kategorycznie zaprzeczali, że mają jakikolwiek związek z Satoshi Nakamoto, jednakże po publikacji serii artykułów w internecie na ich temat wszystkie dane związane z tym tematem zaczęły być usuwane, znikać lub prowadzić do pustych lub nieistniejących stron internetowych. Co ciekawe i chyba niespotykane w świecie nauki, strony z dorobkami naukowcymi polskich naukowców zostały zaszyfrowane. W polskim internecie praktycznie nie ma publikacji na ten temat, a jeden z niewielu artykułów, który ostał pod tytułem Twórca Bitcoina Satoshi Nakamoto studiował we Wrocławiu. Również zawiera niedziałające odnośniki. Także jestem sam ciekaw, a co wy myślicie? Kim może być Satoshi Nakamoto? Może jest kolejna wersja, o którym my nie wiemy. Może ktoś jeszcze się nie przyznał albo przyznał. Właśnie zrobiłem dla was kolejną ankietę. Spójrzcie. Jeżeli wejdziecie w społeczność na YouTubie, na naszym kanale, zaczynamy właśnie tą ankietę. I dynamicznie będziemy tutaj rozwijać kolejne informacje na temat Nika Szabo, Doriana Nakamoto, Hala Finneya i Craiga Wrighta. Oprócz tego chciałem dodać tu jeszcze polski wątek, ale nie zmieściłoby się tutaj odpowiedzi, dlatego dodałem tutaj inny. I jeżeli zaznaczycie inny, dodajcie w komentarzu, kogo macie na myśli i dlaczego. Także będziemy sprawdzać, co nasza społeczność o tym też myśli. No i jestem ciekaw, co tu wyjdzie w kolejnych tygodniach. Raz na tydzień prawdopodobnie będę próbował tutaj zrobić tą audycję na tropie Satoshi Nakamoto. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, kto nim nie był, ale wiemy, że może to się zmienić diametralnie, gdy przytoczymy kolejne fakty w kolejnych audycjach. Ja już dziękuję na dzisiaj i cieszę się, że jesteście tutaj i pomagacie znaleźć prawdziwego Satoshi Nakamoto. Ja uważam, że nam się uda. Zobaczymy. A swoją drogą pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.